Ale jak zrobił ślicznie? Bo on nie wie, czy jest grać. Kochani, co robimy? Siedzimy. Janusz, stoimy. Aż widzę. Stoimy w kolejce. Tak jest. Takie było hasło, stoimy w kolejce, czyli miała być punkt. Ponieważ dzisiaj z Januszem zagramy w kalambury. Do wygrania są dwie karty. Karty zdrajcy, są to karty zdrajcy, czyli wybierz osobę, która po kryjomu będzie sabotować swoją drużynę. A ponieważ gramy w drużynach dwuosobowych, to dlatego są dwie. Właśnie, ja jestem z Wiktorią, Fausty jest z Bartkiem, a Bartek jest Hanią. Dokładnie tak. Macie minutę, żeby zgadnąć jak najwięcej haseł. Bierzesz Janusza i mówisz, co robi Janusz? Co wtedy robi Janusz? I wtedy stoimy zaczynasz... Tak, zostawia łapkę w górę, co? Czyli coś, co wy musicie zrobić. 3, 4. Co robi Janusz? Macha, macha. Kopie. Macha! Klęka, kłania się! Tak, o. Dalej. Co się przydarzyło Januszowi? O, boli go głowa. Tak. Co się przydarzyło Januszowi? Uderzył klaps w dupę. No. Uderzenie w dupę. Pupa, no plepnięcie w pupę. Uderzenie, no, uparek na pupę. Dobra, może zaliczyć. Powiedzenie i przysłowie. Ma, ręka. Ręka to, lewa ręka. Powiedzenie i przysłowie, Wika. No, nie, no jak to było? Masz do wszystkiego lewą rękę? Dobra. Mam dwie lewe ręce. No dwie lewe ręce. Wypadło mi to z głowy, to przysłowie. Ale fajnie, dobrze poszło. Bardzo sobie dobrze poradziła. Teraz moja kolej. Fausty na skupienie, full skupienie, ok? Tak jest. Gęguś, proszę się troszkę odsunąć. Czas, stop. Używam Janusza jako? Deska, łopata. Janusz jako grabki. Tak, co robi Janusz? Kurde. Zjeżdża na zjeżdżalni, boi się, panikuje, podnosi ręce do góry. No inaczej. Unosi ręce do góry. No, a co to oznacza, że podnosi ręce do góry? Woła o pomoc. Albo tak. O, a, odklepuje, nie, co? No, co to oznacza? Ratunku! Co to oznacza odklepanie? Koń, nie wiem! Kurde, nie wiem, kończ, nie wiem! Co? Stoi przy ścianie, boi się! Nie wiem, jest bity! Janusz dalej. Co robi teraz? Goli się. Janusz się goli. Koniec czasu! Janusz się drapie! Operacja, no. Co było poddanie i aresztowanie? Poddanie się? Okej, okay. Kim jest Janusz? Golfistą. Bardzo dobrze. Co robimy? Śpiewacie, karaoke. Bardzo ładnie. O kurde, dobra. Powiedzenie i przysłowia. Okej. A ja wiem już. Jak ładnego sierpa zawaliła. Obraz alko są zazą? Dobra, dalej, weź dalej, bo jeszcze zdążymy szybko. Okej, okej, okej. Co robi Janusz? Tańczy, seksualnie rozbiera się striptease. Tak! Yes! Powiedz i Jezus, dobra. Ale jak go poskładała, no. Ej, ale głupie jest to. Uważajcie na mnie. Jesteś gotowa? Dwa, trzy, cztery. Jaki sport uprawia Janusz? Skoki przez płotki. Tak! Łatwe mają. Co robi Janusz? Tańczy? Jeździ na koniu? Nie, ja wiem, ja jazda konna. Co robimy? Tańczycie. Malujecie ściany. Tak? Okej, okay, powiedzenie i przysłowie. Potyka, kto nogę się kto komu potyka nogę, ten się przewraca. Sam nie upada. Tak. To było to? Okej, okay, co robimy? Biegacie. Nie wiem, co to znaczy. Gdzie jesteśmy? Na plaży. W kinie, w teatrze. Na siłowni. Stop. Jeszcze po czasie na siłowni. Nie możemy tego przeciągnąć. Nie, nie znam przysłów polskich w ogóle. Dobra, przysłowie. Teraz 3, 4. Co robimy? Tańczenie, jedzenie, randkowanie, randka. Tak. Co robi Janusz? Salto! Wow. Co tańczy Janusz? Makarena, stepowanie, balet, kankan. Tak. Opalanie, solarium, solarium, opalanie, sauna, sauna! Tak, jaką liczbą jesteśmy? Jakie to są pytania? Nie, następne. Co robi Janusz? Biega! Co jest? Wygrywamy to! Używam Janusza jako... Deska, pianino, komputer, klawiatura. Używam Janusza...
dobra. Ile to było? 6? 4, 5, 6. Nie podobaliście na prowadzenie. Ale w ogóle to jestem fanem pokazania, jak randkujecie. No. To było przepiękne. 3, 4. Używam Janusza jako? Gitary. Dobrze. Jaką liczbą jest Janusz? 4. Nie. 1. 7. Tak? Co robi Janusz? Co robi Janusz? Rozciąga się, skłonie. Nie, nie. Obcina paznokcie u stóp. Pedikir. Rozciąga się. Wiąże buty! Co robi Janusz? Pali papierosy. Tak. Janusz! Co robimy z Januszem? Żółwi, tak. Ale łatwe. Kurde. Hokej? Jeźdź na desce! Deskorol. Stop! O Jezu. O, też. Ile? 6? Lecimy, dobrze! Ja mam tego sejtosowika w tej rundzie. Ej, zielone są, żółte jednak łatwiejsze są. Wracamy do zielonych karteczek, czyli do tych trudniejszych, bo były trochę za łatwo, myślę. Trzecia runda! Okej. Okay. Patryk, gotowy? No. 3, 4. Używam Janusza jako? Mikrofonu. Tak, co przydarzyło się Januszowi? Zawolenkę, zaszczyt w ciąży. Tak? Co robimy z Januszem? Tańczycie! Gdacie na konsoli, gracie w karty! Tak? Kurde! Janusz chyba nie chce grać w karty. Jaki sport uprawia Janusz? Paletki. No. Stół, no. Tenis stołowy. Tak, tak. Kim jest Janusz? Pakerem. Kulturystą. Tak, co robi Janusz? Miesza. Tak. No ja. Kim jest Janusz? Ja nie wiem. Dobra, następne. Kim jest Janusz? Janusze! No. No człowiekiem, mężczyzną! No dmucha, no dmucha! No, Patryk, czy to było żonglerem? Tak! Jeo, zgadłem! 6 punktów! No ładnie! Jak duża! Rozkręcamy się! Wcale nie mieliśmy gumbaków w takim razie! Ej, totalnie, to jest nasz nowy domownik, zamieszka z Bartkiem w pokoju, ponieważ Bartek ma... Albo ze mną coś jest. To jest chłopak Fausty. Nie będę sama nie spędzała już nocy. Tak, i to jest zdjęcie, jak Fausty leży pod kołdrą i obok jest zamazana osoba też pod kołdrą. Słuchajcie, to robi Janusz. Kręci kostkami, rozgrzewa się. Co? Co? No kręci kółka, nie wiem, kostką, co jest grane? Co tu jest wokół? Hula hop, hula hop! Ręce powiesz. Co robi? Janusz. Jest na barana. Jest na plecach. Co? No Bartek, nie wie. Jest na twoich plecach. No co robię? Na byku, jeśli kot, no nie wie. Ała, kotnąłem się w kolano. Dobra, idę dalej. Jeszcze. Rodeo to było. Co robimy? Leżycie, śpicie na łyżeczkę. Tak. Szybko. Co robi? Aha. Dobra. Gdzie jesteśmy? Przepraszam, bardzo przepraszam. Cztery. Za to. To bardzo było? Przepraszam za to, że to. Ale nie przestali to gig. Co to było? Szermierka! Co robimy? Rozdajecie karty? Mhm. Tańczycie sobie. Dobra, dalej. Okay. Rozbierać striptease! Rozbieracie się! Pokier rozbierany! Dobra. Jezus. Gra na bębenkach, perkusji. Gra na perkusji, pisze na klawiaturze, gra na komputerze, tańczy robi, gimnastykę jakąś. Nieważne, następne. Janino, nie. O Jezu! Co robi Janusz? Miesza, gotuje. Odkłada sobie stach, cegła na cegłę. Nie wiem. Miesza, gotuje. Ale straszne, odkłada. Szatkuje. Dalej. Nie! O nie! Koniec. Mieliście 1 czy 2? 1. To 1 dosłownie, ale miałam tak ale ciężkie. To że robi ciasto, albo jest grabarzem, albo... Grabarzem? Tak ciężkie, serio. Zielone. Grał na pianinie. Tak, Bartek musiałby faktycznie. My mamy na odwrót, my mamy najgorzej na zielonych. Nie, najlepiej na zielonych, a najgorzej na żółtych. Dobra, odbijemy się. Odbijemy się. A
Runda finałowa przed finałem. Runda przedfinałowa. Finałowa. Przedfinałowa. I każda karta liczy się podwójnie. Robimy żółte karty, czyli no, dla nas trudniejsze, dla was łatwiejsze, tak. Więc my mamy trochę przypał. Ale ogólnie z tego, co zauważyłem, to każdy idzie w łeb, łeb, no bo ja mam, my mamy 11, wy 11 i wy 10. I bardzo duże znaczenie ma tutaj losowość kart. To zależy od farta dużo tak, teraz. No. Okej, lecimy. Lecimy, 4. Co robi Janusz? Kręczy, modli się. W końcu tam spowiada się. Jak mnie zgadnę? Ja zgadnę wszystko. Go, go! Kim jest Janusz? Jeszcze Spidermanem! Go, 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 go! Co robimy? Do tyłu masz go, no ściskacie, gracie bębenki, nie wiem. On jest nie wiem, grasz na perkusji. Ubijasz ciasto! Co? Było! No wszystko było! Kim jest Janusz? Wampirem! Tak, używam Janusza jako? Wędki, młota, kilofa! Jostko! Czyli 6 punktów, jak woda w górnie. Jaką literą jesteśmy? T. Tak, co robi Janusz? Myje szyby, myje szyby, myje okna. Tak, dobra. Dawaj. Kim jest Janusz? Głaszcze, wyciera, ubiera, krawiec, krawcowy. Tak. Krawcowa, krawiec. Jaką liczbą jesteśmy? H. Liczbą. A liczbą. Raz, dwa. Raz, dwa. Nieważne. Gdzie jesteśmy? 11. Siłka. Używam Janusza jako... Deska snowboardowa. Deska snowboardowa. Wiosło, wiosło. Kajak. Kajakowanie. Kajak. Stop. Jasne. Się trochę zarąbałem. Ja zapomniałem, że trzy i tak patrzę. 4 punkty, czyli ostatecznie 8. Dobra, jest git. Dobrze, no. Jest. Okej, Janusz, gotowy? Tak. Bartek, gotowy? Tak, i rzucam na dół, tak. 3, 4. Używamy Janusza jako... Shotgun. Pistol. Tak, dokładnie. Co robi Janusz? Turla się. Tak jest. Następnie. Co robimy z Januszem? Bierzecie ślub. Tak. Ej, nice, fajnie pokazał. Używam Janusza jako... Kosiarki. Dobrze. Nice. Dobrze. Właśnie. Bartek też wydawał. Co robi Janusz? Co robi Janusz? Co robi Janusz? Pompki. Dobra. Wow! Kurde. Co robi Janusz? Rzuca kulą w dal. Rzuca w dal. Rzut w dal. Oszczepem w dal. Kim jest Janusz? Pracuję na linii testu. Tak, tak. Pracownik call center. A, no to nie powiedziałam tego, bo ja zapomniałam słowa call center. Dobra, właśnie. Ile mamy? 6. No nie! Tak, 12! Jest! Kocham cię! Oj, daj mi tego pyska ucałować. Proszę państwa, Patryk w tym momencie podlicza punkty. Para, która ma najmniej punktów, odpada i zostaje w finał. Zostają dwie pary, które będą mierzyły się o wygraną. O wygraną. Tak, wygra. Dwa punkty między każdą drużyną. My odpadamy. Okej, okay. Ile mieście? Gratulacje dla was. 17, wy macie 19, a wy 21. Uaj, bo i tak to tyle, ile mam lat. Całkiem równo, nie? Tak. I w miarę łeb w łeb. Żeby było bardziej ekscytująco, zróbmy 2-minutowe rundy na koniec. Tak. Czyli dwa przesunięcia tych. Chyba, że nie chcecie. Dobra, proszę państwa, czas na wielki finał. Ja zaczynam. Fausti, teraz full focus. No totalnie. Teraz masz kartę wszystkich. Wszystkie. Dobra, postaram się. Tak, czyli przewaga się liczy, tak? Tak, oni mają 2 punkty przewagi. Dobra, dobra. Wszystko jasne? Widzowie, wszystko wiecie? Na pewno? Wy wiecie wszystko? Tak. Dobra, gotowi jesteście? Tak. Fausti gotowa? Tak. 3, 4. Gdzie jesteśmy? W restauracji, na paznokciach, na tatuażu, w studiu tatuażu, na piercingu. Tak, tak, dobrze. Gdzie jesteśmy? Bez dźwięku, w parku rozrywki. W parku rozrywki, na karuzeli. Nie, nie mów nic, nie mów nic. Na kolejce, na wyścigu, na kolejce. Na rollercoasterze. Tak. Z jakiego filmu jesteśmy? Cytanika, o kurde, nie pamiętam tego tytułu, to jest z bokserem, tak? Tak, tak. Nie pamiętam tytułu, serio nie pamiętam, dawaj dalej. Kim jestem? Skoczkiem, nurkiem, skaczę z tramp... Boże, akrobatą! Tak! Dalej, co robi Janusz? Pedikir, jest kosmetyczką, robi, masuje stopie,
Masaż. Co robimy? Tańczymy makarenę! Żółte! Żółte! Żółte? Co robimy? Jemy, malujemy się, wycieramy nos, dmuchamy! Ja używam Janusza jako... Zabawki, co? Kręciołka, nie wiem, wachlarz, wachlarza, wiatraka! Co robimy? Łaskoczecie się, dokuczacie, dotykacie się, no nie wiem, w nosek się dotykacie. Tak, z jakiego filmu jesteśmy? Chihuahua Beverly Hills! Nie, nie słyszycie! Może zakochany kut! Kim jest Janusz? Jednorożcem! Co robi? Co robi ten Janusz? Stoi na tyczce! Jest akrobatą! Boże! Jest w cyrku! Jest cyrkowcem! Co dokładnie robi? To jest czasu! Chodzi po linie. Tak! Nie powiem ile punktów, aż oni nie skończą. Ej, mega! Jeszcze sekundę i bym doszła do tego, że chodzi po linie. Skupiony, jestem skupiony. Zgaduję wszystkie hasła. Jestem skupiony, wiem o co chodzi. Tak. Tak. Macie dwa punkty przewagi. Co tańczy Janusz? Balet. Balet, tańczy balet. Baletnica, piruety, jazda figurowa. Jazda figurowa. Następne, następne, dawaj kolejny. Nie, zgadniesz to. Ty tańczy... No, nie pamiętam jak to się nazywa. Co ty? Dobra, co tańczy Janusz? O, znowu taniec. Było? Nie było. Dobrze, jest nic dalej. Dobra, co robi Janusz? Goli klatę, goli się. Dobrze. Kim jest Janusz? Janusz jest ginekologiem. Dawaj. Tak, co robisz? To na mnie jak cicho! Dobra, powiedzenia i przysłowia. Cicha woda brzegi rwie. Cicho, jak makiem zasiał. Cicha woda, no dawaj. Dobra. Co robi Janusz? Zmiana na nim się Co robi Janusz? Wyciska pryszcze. Dobrze. Zmiana zielone. Tak. Dobra, co robimy? Uciekacie, gonicie się. Berka, gracie berka. Tak. Kurde. Jezus, ale emocje. Dobra, powiedzenia i przysłowia. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Co robi Janusz? Mówi ci jakiś sekret, opowiada ci jakąś ploteczkę. Spowiada się. Szepta do ucha. Tak. Dobra. Dobra, jaki sport uprawia Janusz? Zapasy. Dobrze! Co? Używam Janusza jako? Kosiarki jako widzę zmiotły. No nie! Ile tego czasu jest? To tańczy Janusz! O nie! Tając na róże był pierwszy trochę. A na róże! Wiesz, zjeżdżał! Tak, a ja myślałem, że to jest to, co kręczy mężczyzna, tak rękę, a wokół niego ktoś tam sobie... Oberek to się nazywa, myślałem, że to jest to! Szczerze? Myślę, że wygraliście, że mamy tyle samo w tej rundzie punktów, bo bardzo dobrze mam poszło. Strasznie rano! Bo jest różnica jednego punktu. No to proszę Państwa! Boję się werdyktu, jest takie emocje, bo to może być wszystko tak naprawdę. W ogóle Janusz chyba się przedziurawił, bo jest giętki jakiś. Po prostu go wymienił. Możliwe, że Janusz ginekolog to było to, co przelało czary. Tak. Uwaga, wielkie ogłoszenie wyniku. Proszę Państwa. Różnica punktów to jeden. Jeden punkt. Wy mieliście bardzo słaby początek. Tak. Wy mieliście znakomity początek. Ja ogólnie po werdykcie Patryka jeszcze raz podliczę punkty, bo nie... A to nie miałeś 7% z matematyki? Nie, 13 to z rozszerzone. Weszliście do finału z przewagą. Tak. Punktów. Tak, dwóch punktów. Dwóch punktów. Dwóch tak, punktów. Wiem. Tak. To buduje napięcie. O Jezu! Wy mieliście dwa punkty mniej, co oznacza... O, matematyka. Jak weszliście do finału z przewagą dwóch punktów, niestety... Tą przewagę utrzymali się o dziękuję. Jeżeli punkty byłyby podwójne, byłby remis. O! Tak. Ale wy odpowiedzieliście dobrze na 10, wy na 9. O cholera! Kurde. Nice. To podobnie myślałam, że jest taka sama liczba. Gratulacje. Gratulacje, jesteście świetnymi konkurentami. Ale ginekolog, Janusz jako ginekolog. Ja bym to dał teraz jako
dwa punkty nawet. Ale chciałem podziękować mamie, tacie i dziewczynie. Bardzo się cieszę, że wygrałem. I bardzo dawno nie byłem w drużynie z Hanią. Także fajnie, że byliśmy razem i że wygrałem. Dziękujemy też Januszowi, że zgodził się na udział w tym filmie. Także jeżeli chcecie więcej Janusza, to zostawiajcie koniecznie dużo łapek w górę. Mam nadzieję, że podoba wam się nowy członek Gen Z. Jest ginekologiem jakby co, więc... Kim on nie jest? Takie jest pytanie. Janusz ma bardzo fajny dzwonek, dlatego subskrybujcie z dzwoneczkiem. Zapraszamy na nasze Instagramy, na Gen Z Store i na TikToki. Na TikToki. I widzimy się jutro o 17. Pa! Pa!